15 lutego w Lipie przy pomniku upamiętniającym bitwę rozegraną w okolicy tej miejscowości 15 lutego 1864 roku odbyły się uroczystości rocznicowe, w których oprócz gospodarzy, wójta gminy Głowaczów Huberta Czubaja oraz sołtysa wsi Lipa Aliny Sobieraj wzięli udział również posłowie na Sejm RP Andrzej Kosztowniak i Dariusz Bąk, senator RP Stanisław Karczewski, wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski, wicestarosta powiatu kozienickiego Małgorzata Bebelska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mirosław Górka, przedstawiciele Lasów Państwowych, Policji, Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń i placówek oświatowych z terenu gminy Głowaczów oraz mieszkańcy Lipy. Przy pomniku licznie zgromadziły się również poczty sztandarowe. Tradycyjnie już uroczystość rozpoczął hymn państwowy oraz Marsz Strzelców, jedna z najpopularniejszych pieśni powstania styczniowego. Po modlitwie, którą poprowadził ksiądz kanonik Zdzisław Kałuziński, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Głowaczowie, historię bitwy oraz pomnika przybliżyła Agnieszka Olczak z publicznej szkoły podstawowej w Głowaczowie. To właśnie tutaj, dokładnie 158 lat temu, 15 lutego 1864 roku, miała miejsce krwawa, a nawet najkrwawsza bitwa na ziemi kozienickiej. W walce tej poległo około 40 powstańców, natomiast 14 zostało wziętych do niewoli. Ciała poległych powstańców zwożono furmankami do Głowaczowa, ale aż do 17 lutego czekano z pochówkiem, ponieważ nie było zgody na pochówek. Ponieważ ciała poległych powstańców były trudne do zidentyfikowania, zostali oni pochowani w zbiorowej mogile na cmentarzu w Głowaczowie. Natomiast jedną z represji po powstaniu styczniowym i po bitwie pod Lipą było zniesienie praw miejskich dla Głowaczowa. Powstanie styczniowe zakończyło się klęską. Był to ostatni zryw niepodległościowy Polaków w XIX wieku. Wojenko, wojenko, służysz ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Chłopcy malowani. Przed nimi drzewa salut.
bój życia, los na stos, na stos. Gospodarze i goście w swoich wystąpieniach przypominali o tym, jak ważna jest nasza pamięć o historii narodu i jego bohaterach. Są dzisiaj z nami krewni, córka i zięć świętej pamięci pana Antoniego Lipca, mieszkańca tej miejscowości. Budował pomniki, ale wcześniej był żołnierzem. Z jego inicjatywy powstał ten pomnik tutaj. Ten pomnik bardzo wyrazisty w treści. I proszę państwa, dzisiaj miało nastąpić pośmiertne odznaczenie pana Antoniego Lipca złotym krzyżem Związku Piłsudczyków i nadanie mu awansu pośmiertnie na stopień pułkownika. I szanowni, droga rodzino, tak się złożyło, że inicjator tego całego przedsięwzięcia, pan Jan Chryzostom Czachowski, nadleśniczy, senior nadleśnictwa Dobieszyn, jest w szpitalu. Dzisiaj nie nastąpi przekazanie złotego krzyża zasługi Związku Piłsudczyków i nadania awansów z tego względu, że głównego inicjatora nie ma. To wszystko jest przyznane, przygotowane. Natomiast ze względu na okoliczności nastąpi przekazanie tego złotego medalu i nadanie awansu pośmiertnie panu Antoniemu Lipcowi w terminie późniejszym na terenie tutaj miejsc Głowaczowa. Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy walczyli o to, abyśmy byli Polakami. I teraz cieszymy się z wolności, cieszymy się z niepodległości, ale musimy uświadamiać sobie i pamiętać o tym, że ta wolność, niepodległość, suwerenność jest nam zadana, a nie nadana na zawsze. I bardzo dziękuję tym, którzy przyczynili się do powstania tego pomnika, tego miejsca, w którym możemy się spotkać, oddać cześć tym, którzy walczyli o Polskę wolną i pamiętać o naszym zadaniu. A naszym zadaniem jest spełniać ich testament. Lipa to nie jest wielkie miasto, to nie jest potężna aglomeracja, a na wielu uroczystościach podobnych tak duża grupa osób spotyka się w wielkich miastach, ale to pokazuje, że pamięć, którą kultywujemy, jest obecna w każdym z nas. I drogie dzieci, gorąco was jeszcze proszę, zapamiętajcie ten dzień jako ten dzień, który był, jest i mam nadzieję, że przez całe wasze życie będzie istotny. Dajcie kolejne pokolenia ze sobą, tych młodszych, których będziecie zobowiązani do ich wychowania. Polska wolność krzyżami się mierzy. Niejednokrotnie przytaczamy słowa z literatury, z utworów muzycznych. Taka jest prawda, że ziemia kozienicka tych krzyży ma wiele. Ta ziemia była miejscem wielu walk na przestrzeni minionych wieków. Dziś, stojąc przed tym symbolicznym pomnikiem w imieniu mieszkańców ziemi kozienickiej, zarządu powiatu kozienickiego, Rady Powiatu Kozienickiego, chylę czoła przed bohaterstwem, przed męczeństwem tych, którzy oddawali swoją krew za naszą wolność. Dziękuję naszym parlamentarzystom, panu wojewodzie, kierownikowi delegatury, że przyjęliście państwo zaproszenie i wraz z nami jesteście tutaj, aby uczcić pamięć naszych bohaterów, którzy ginęli na ziemi głowaczowskiej w miejscowości Lipa. Dziękuję pocztom sztandarowym, dziękuję bardzo serdecznie służbom mundurowym, dziękuję państwu dyrektorom jednostek oświatowych, dziękuję wam, droga młodzieży. Dziękuję również bardzo serdecznie księdzu proboszczowi i dziękuję wszystkim przybyłym. Na zakończenie zebrane delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed pomnikiem.
Tego samego dnia przed uroczystością delegacje gminy Głowaczów na czele z wójtem Hubertem Czubajem, powiatu kozienickiego na czele z wicestarostą Małgorzatą Bebelską oraz przedstawiciele placówek oświatowych z terenu gminy Głowaczów złożyli kwiaty na cmentarzu parafialnym w Głowaczowie przed pomnikiem powstańców poległych w Lipie.